Zanim oddam głos posłowi, proszę o spojrzenie na krótki materiał. Policjant próbował go obezwładnić, była szamotanina. Złapał go za szyję policjant, przewrócił się z nim na plecy, próbując go obezwładnić i założyć kajdanki. Ten pan miał bardzo dużo siły, aż niespotykana. Przyjechał drugi radiowóz, wyskoczyło dwóch panów policjantów. Próbowali w dalszym ciągu go obezwładnić, nie dało rady. Czyli to już było czterech policjantów na tego jednego... policjantów i jedna pani policjantka. Potem przyjechał jeszcze jeden radiowóz, kolejnych dwóch panów. Próbowali go obezwładnić i założyć mu kajdanki. Ten pan zaczął wyzywać ich w sposób niecenzuralny. W momencie, kiedy obezwładniało go sześciu policjantów, zaczął ich kopać, mimo tego, że w ogóle nie użyli siły przeciwko niemu. Ani razu go nie kopnęli, ani razu go nie uderzyli. Później przyjechał czwarty radiowóz z dwoma kolejnymi policjantami. Udało się założyć temu panu kajdanki na ręce. Jako że kopał w dalszym ciągu, chcieli założyć mu również kajdanki na nogi. Był tak silny, że nie pozwolił sobie założyć. Policjanci zdecydowali o użyciu przymusu w postaci gazu pieprzowego. Oczywiście wcześniej informując, uspokój się, bo dostaniesz gazem. Nie uspokoił się, nastąpił oprysk tego pana tym gazem z odległości około 1,5 metra. Złapał się za twarz, zaczął krzyczeć. Po tym incydencie się uspokoił. Ale zanim psiknęli, jeszcze kopał wszystkich. Kopnął policjantkę dość mocno, tak że wypadła jej radiostacja, pałka. Ten pierwszy policjant interweniujący miał podarty mundur swój służbowy. Samochody były oznakowane, które przyjechały na sygnałach świetlnych, jak i na sygnałach dźwiękowych. Potem zapakowali tego pana do radiowozu. Coś po cichu wspomniał, że jest posłem, no ale zachowanie tego pana w ogóle nie wskazywało na to, że poseł RP może się tak zachowywać, ale wzięli od osób stojących tam dane osobowe z prośbą o ewentualny kontakt, jeżeli nastąpią takie okoliczności. A widziałem całe zajście pod klubem. Pod klubem się zachowywał w sposób nieelegancki. Bez względu na to, czy był po alkoholu, czy nie był po alkoholu, kultura osobista obowiązuje wszystkich. I tych pijanych, i tych trzeźwych. Przypuszczam, że to są tylko moje przypuszczenia osobiste, że takiej siły, jaką ten pan dysponował, a nie jest nie wiadomo jak wielkim mężczyzną, tak jak na przykład Mariusz Pudzianowski, taki efekt siłowy może być tylko po zażyciu jakichś tam narkotyków plus z dodatkiem do mieszki alkoholu. Był bardzo nadpobudliwy i bardzo agresywny. A policjanci wobec niego byli agresywni, czy raczej starali się go jakoś uspokoić, załagodzić tę sytuację i po prostu wpakować już go do tego radiowozu? Ja aż się zdziwiłem, że po przyjeździe policji, gdzie zaczął się szarpać, ubliżać, próbował się bić z tym jednym policjantem, rozerwał mu mundur. Policja nie użyła przeciwko niemu żadnej siły. Nie kopnęła go, nie uderzyła. Od samego początku do samego końca informowali go, że oni są z policji, żeby się uspokoił, żeby się pozwolił wylegitymować. W żaden sposób nie pozwolił. Ten pan leżał na ziemi, przygnieciony ośmioma policjantami, no bo niestety, tyle siły potrzeba było, żeby go wziąć i obezwładnić. Mógł się poocierać o płyty chodnikowe. Co prawda był poocierany na twarzy, z którejś części twarzy leciała mu krew. No ale to nie powstało na skutek uderzenia, tylko na skutek otarcia, szamotaniny.
jaka była na posadce na tym asfalcie. Szanowni Państwo, chciałbym zacząć od podziękowań. Od podziękowań przede wszystkim dla moich bliskich, mojej żony, moich rodziców, wszystkich tych moich przyjaciół, tych moich współpracowników, którzy byli ze mną cały ten czas. Wierzyli, że zachowywałem się zgodnie z prawem i wierzyli, że ta zła nowina, która została w taki sposób zaprezentowana Polsce, polskiej opinii publicznej, nie jest po prostu prawdą. Ludzie, którzy ze mną współpracują, ludzie, którzy mnie znają, tym ludziom chciałbym dzisiaj bardzo, bardzo serdecznie podziękować, bo wiem, że to było trudne. Te fragmenty tej wypowiedzi były przyjęte za pewnik szeroko przez media, były bardzo szeroko powtarzane. Był powtarzany szereg nieprawd i wiem, że było bardzo trudno w tym czasie po prostu przyznawać się do tego, że ktoś ze mną współpracuje, że ktoś na mnie głosował, że zamierza nadal na mnie głosować. To, co się wydarzyło, to było zdyskredytowanie mnie jako osoby publicznej, no i szereg osób, publicystów, osób, którzy są liderami opinii w Polsce, mówili: koniec Wiplera, Wipler się skończył, pozamiatane, faceta nie ma, śmierć cywilna, śmierć polityczna, bandyta napadł na policjantów, pobił ich. Dlatego bardzo chciałbym dziękować wam wszystkim, którzy w tym czasie we mnie wierzyliście, byliście ze mną. Chciałbym też zacząć od podziękowań w stosunku do tych mediów, które nie uwierzyły tej historii, która była opowiedziana przez policję i była policyjną prawdą. Tym dziennikarzom, którzy weryfikowali fakty. Szczególnie chciałbym podziękować panom redaktorom Maślankiewiczowi i Graczykowi z Telewizji Republika, którzy jedyni pojechali do Warszawskiej Izby Wytrzeźwień i po prostu nagrali wicedyrektora tej instytucji, który powiedział im, że nigdy mnie tam nie było, bo nigdy w życiu również tego wieczora nie byłem na Izbie Wytrzeźwień. To był jeden fakt. Drugi fakt, druga osoba, która drążyła fakty, był pan redaktor Wybranowski, który w tygodniku Do Rzeczy jako pierwszy napisał o tym, że po pierwsze nie ma raportu podsumowującego te zdarzenia i gdy poprosił policję o ten raport jako dziennikarz, co się wydarzyło na ulicy Mazowieckiej, to powiedziano mu, że nie mogą mu tego przekazać, ponieważ sprawa została przekazana prokuraturze i ten raport jest w aktach sprawy, dlatego nie mogą go udostępnić. W aktach sprawy takiego dokumentu nie było, nie ma, to była nieprawda i o tym napisał pan redaktor, za co jestem mu serdecznie wdzięczny. Jestem też wdzięczny tym mediom, które w dniu dzisiejszym podjęły ten temat, czyli przede wszystkim redakcji Faktu, który rok temu bardzo krzywdząco mnie potraktował. Tam była okładka, pijany poseł skopał policjantkę, ale ja rozumiem, że w sytuacji, gdy opiniotwórcze media tego rodzaju wypowiedzi wiarygodnego świadka publikowały, to gazety mogły powtarzać, bo odpowiedzialność za tego rodzaju informacje bierze ten, kto ją wprowadza do obiegu publicznego. Z drugiej strony, w momencie, gdy ona nie jest wiarygodna, jest plotką, pomówieniem, też warto ostrożnie do tego podchodzić. W dniu dzisiejszym dziennik Fakt i dziennik Super Express opisały część tych zdarzeń. Ja przez rok domagałem się, żebyście Państwo zobaczyli, co tam się wydarzyło. W szpitalu, bo z miejsca zdarzeń zawieziono mnie na komisariat na Wilczej, stamtąd karetka i zawieziono mnie do szpitala. O 6:30 rano moja żona, przyszło do niej dwóch policjantów i powiedzieli, że pani mąż został pobity i leży w szpitalu, jego życiu nic nie zagraża. W takich okolicznościach moja żona się dowiedziała o całym zdarzeniu. W szpitalu zobaczyłem, że po godzinie 7 w jednej z radiostacji już jest prezentowana policyjna wersja zdarzeń.
bardzo jednostronna, bardzo niesprawiedliwa, powielająca szereg niepraw, które były później powtarzane. Wersja bazująca moim zdaniem w pełni na wypowiedziach rzeczników policyjnych, rzeczników, którzy w tamtym czasie mówili właśnie to, co mówi ten świadek, że byłem pod wpływem narkotyków. Dlatego ja jeszcze w szpitalu zażądałem badań krwi na obecność wszystkich substancji. Ja poprosiłem, by te badania krwi zostały zrobione i je tego samego dnia upubliczniłem. I jeszcze ze szpitala, używając sejmowego tabletu, napisałem w serwisie Twitter, że żądam ujawnienia taśm monitoringu i że to zamknie sprawę. Po godzinie 7 tego samego dnia, 3 godziny po tych zdarzeniach, poprosiłem, by fakty zostały zaprezentowane polskiej opinii publicznej i by Polacy mogli sobie wyrobić zdanie na temat tego, jak funkcjonuje polska policja i jak ja się zachowywałem jako człowiek, jako zwykły obywatel, ale również jako osoba publiczna. Przez rok czekałem i robiłem co możliwe, by państwo i Polacy jak najszybciej zobaczyli, jak wyglądały te zdarzenia. Odmówiono mi dostępu do monitoringu, odmówiono moim adwokatom, twierdząc, że to jest w aktach sprawy, że toczy się postępowanie i że nie może być to upublicznione. W tym samym roku, gdy ja czekałem na fakty, gdy pobili się kibice ruchu Chorzów z meksykańskimi marynarzami, tego samego dnia praktycznie państwo zobaczyliście monitoring z tych zdarzeń, a to była bardziej kompleksowa sytuacja. Wiele innych mógłbym wskazywać przypadków, gdy nie było problemu z pokazaniem monitoringu, czyli faktów, konkretów. Minister nadzorujący w tamtym czasie policję skazał mnie, publicznie mnie skazał i powiedział, że sprawa jest tak oczywista i ewidentna, że szkoda mu ją komentować. Mówił szereg innych niesprawiedliwych, nieprawdziwych rzeczy, na przykład mówiąc, że byłem w takim stanie, że nie byłem w stanie rozpoznać, czy ludzie, którzy użyli w stosunku do mnie przemocy, byli funkcjonariuszami, że nawet nie wiedziałem, czy byli w mundurach. Na samym początku dostałem gazem pieprzowym, później po raz kolejny niewiele widziałem, ale widziałem, że ludzie, którzy również używali w stosunku do mnie gazu, ta osoba, co do której mamy podejrzenia, że ona właśnie jest autorem tej historii, która poszła w świat, ta osoba używa w stosunku do mnie gazu, to widać na tych nagraniach, że osoba, która nie jest umundurowana jako policjant, używa w stosunku do mnie gazu i chodzi wokół mnie z pałką i raz mnie uderza. Domagałem się i domagam się sprawiedliwości od roku. Minimum przyzwoitości takiego, żeby Polacy poznali fakty, wyrobili sobie zdanie. Na czym polega problem? Problem polega po pierwsze na tym, że w Polsce dziennie takich przypadków są setki. W trakcie tego roku zgłaszały się do mnie dziesiątki osób, które miały podobne zdarzenia, podobne przygody, czyli brutalna, bezprawna, bezpodstawna interwencja funkcjonariuszy, czy Straży Miejskiej, czy policji, pobicie, zabieranie dowodów rzeczowych, kradzenie telefonów, kasowanie materiałów z telefonów komórkowych, którymi było rejestrowane bezprawne działanie policji i brak jakiejkolwiek odpowiedzialności ze strony funkcjonariuszy, a jednocześnie stawianie tym ludziom zarzuty. I to jest klasyk. Człowiek zostaje pobity, później stwierdza się, że naruszył nietykalność funkcjonariusza i że jeszcze go znieważył. Bo jeżeli jest 2, 3, 4, 5, 6 policjantów, oni zeznają, że tak było, to w tym momencie jest posprzątane pod względem dowodowym. Sądy polskie w 95% przypadków, gdy jest głos policji kontra głos obywatela, przyznają rację policji. Jako polityk przed tymi zdarzeniami wielokrotnie interweniowałem w sprawie bezprawnych działań policji. W trakcie tego roku po tych zdarzeniach jeszcze intensywnie zajmowałem się takimi sprawami. Prezentowałem propozycje zmian prawnych, które miałyby zmniejszyć skalę tego rodzaju wydarzeń, bo takie rzeczy zdarzają się wszędzie. Problemem jest skala. Skala, ilość tego rodzaju zdarzeń. Teraz po roku, w sytuacji, w której przynajmniej część faktów państwo poznaliście, widać, co było jawną, ewidentną nieprawdą, apeluję, byśmy
dali żółtą kartkę ludziom, którzy w taki sposób się zachowują i powiedzieli im, że w taki sposób nie można traktować w Polsce nikogo. Policjant nie ma prawa nigdy nikogo uderzyć z pięści. Ma dosyć szczegółowe przepisy regulujące, w jaki sposób może używać przymusu bezpośredniego. Nie może on bić z pięści, ani w twarz, ani w brzuch. Moment, w którym ja zaczynam machać nogami, to jest moment, w którym ja dostaję w twarz z pięści. I zaczyna się normalny odruch obronny w sytuacji, w której funkcjonariusz policji uderza mnie z pięści. Od samego początku mówiłem, że jestem parlamentarzystą. Działania podjąłem, ponieważ mój kolega zachowywał się nieodpowiedzialnie, nierozsądnie. I my czekaliśmy na taksówkę. I no, w największym skrócie usłyszałem w pewnym momencie, że on krzyczy, patrzę, wstaje, on się trzyma za twarz. I to jest ten moment, który Państwo widzieliście, gdy ja podchodzę i próbuję jego zabrać. I mówię do funkcjonariuszy, że panowie, co się stało, ja tego człowieka zgarnę, będzie w porządku. I usłyszałem wtedy słowa, których zasadniczo nie powtórzę do kamery, ale takie słowa w największym skrócie, delikatnie mówiąc, całkiem innym językiem, idź sobie stąd, albo dostaniesz, zostaną, jak to później w akcie oskarżenia oskarżono, zostaną użyte środki przymusu bezpośredniego. I w sytuacji, gdy powiedziałem, że jestem parlamentarzystą i że byłem ostrożnie z tymi środkami przymusu, to słyszałem, ja ci dam posła. I to się zaczyna, ja się cofam, dostaję z pięści w twarz, przewracam się, to widać na tych nagraniach. Przepraszam wszystkich, których zawiodłem, że nie jestem Hulkiem nad człowiekiem, który walczył z załogami 3-4 radiowozów. Taka wersja była po prostu upubliczniana, popularyzowana, wielokrotnie powtarzana. Teraz apeluję, by wyciągnąć odpowiedzialność i żeby odpowiedział komendant stołeczny policji, komendant główny policji, czy widzieli te materiały, co robią z takimi materiałami, dlaczego te materiały były zatajone przez polską opinię publiczną. Oczekuję, że już były minister Sienkiewicz powie, co miał na myśli, mówiąc, że sprawa jest oczywista, ewidentna, że jej nie będzie komentował. Oczekuję, że pani premier Ewa Kopacz, ówczesna marszałek Sejmu, wytłumaczy się z ówczesnych wypowiedzi na mój temat, bo ona również mnie skazała. Jako marszałek Sejmu pani Ewa Kopacz była odpowiedzialna, jest odpowiedzialna zgodnie z prawem za godność Sejmu i za zachowanie takich fundamentalnych kwestii, nie tylko w nowożytnej demokracji, jak nietykalność parlamentarzysty. Pani Ewa Kopacz wypowiadała się na mój temat jako marszałek Sejmu i chciałbym, żeby powiedziała polskiej opinii publicznej, dlaczego pierwszego dnia, gdy mogła zobaczyć to, co dzisiaj Państwo zobaczyliście, ona tego nie zobaczyła, a jeżeli zobaczyła, to dlaczego tego nie pokazała Polakom, dlaczego tak się zachowywała. Wypowiedzi na mój temat bezpośrednio po tych zdarzeniach miał również pan prezydent Komorowski, który na uroczystości zaprzysiężenia sędziów komentował to wydarzenie i mówił, że nie, no krótko mówiąc, potępił mnie publicznie przed tymi ludźmi, którzy sprawują w Polsce wymiar sprawiedliwości. Uważam, że powinniśmy dać żółtą kartkę przede wszystkim funkcjonariuszom policji, ale zwłaszcza tym ludziom, którzy odpowiadają za to, jak ona funkcjonuje. Bo w Polsce to rząd i ministrowie tego rządu odpowiadają za to, jak funkcjonuje policja, jak ona traktuje obywateli. Wszystkim, którzy są traktowani w taki sposób bezprawny przez funkcjonariuszy państwa polskiego, będę pomagał. Robiłem to od dawna. Możecie na mnie liczyć. I obiecuję, że będę dochodził sprawiedliwości, bo to nie jest kwestia mojej osobistej sprawy, to jest kwestia tego, że policja jest państwem w państwie, a ludzie, politycy, którzy powinni ją nadzorować, pilnować jej, kryją jej działania, bo tak to wyglądało w trakcie ostatniego roku. Dziękuję bardzo. Pytania? Karolina Lewicka, TVP Info. Panie pośle, także pańscy koledzy parlamentarzyści oglądali ten film i komentują tę sytuację. I jest dość wyważony głos, że trudno przesądzić o winie bądź braku winy,
Ale pojawiają się takie zarzuty, że być może agresja słowna z pańskiej strony, ponieważ film jest niemy i tego nie wiemy i nie znamy, była tak duża, że policjanci mogli się obawiać, że za chwilę za tą agresją słowną pójdzie także agresja fizyczna. To moje pierwsze pytanie. To jest absurdalne stawianie sprawy. Nawet gdybym był niegrzeczny, a nie byłem, to żaden funkcjonariusz nie ma prawa w taki sposób się zachowywać. Proszę zauważyć, tam w filmie jest pokazana interwencja w stosunku do mojego kolegi. Funkcjonariusz wysiada z samochodu i po 2 sekundach używa w stosunku do niego gazu. Nie zdążył nawet powiedzieć brzydkiego wyrazu. To widać wyraźnie. To widać oczywiście w oczywisty, ewidentny sposób. Oni przyszli kogoś tam pobić. Wiem, że takich przypadków w tym miejscu są dziesiątki. Gdy pojechałem na obdukcję i opowiedziałem, co się wydarzyło, to lekarz, który robił mi obdukcję, powiedział, że to jest któryś przypadek tego rodzaju w tym tygodniu z tego miejsca. Więc pytanie mam do pani prezydent Hanny Gronkiewicz-Walcji, do komendanta stołecznego policji. Ile takich przypadków tygodniowo zdarza się w tym miejscu? I czy zawsze kończą się tak samo w stosunku do obywateli, w stosunku do policjantów, którzy łamią prawo? Jeżeli chodzi o dalsze zdarzenia, to myślę, że gdyby pani redaktor została tak przez kogokolwiek potraktowana, zwłaszcza przez osobę, która nosi mundur państwa polskiego, funkcjonariusza państwa polskiego, to nie cały czas musiałaby być pani grzeczna i wszyscy mieliby, no zrozumieliby, dlaczego człowiek, który został tak potraktowany, nie zachowywał się bez emocji i był cały czas grzeczny. To teraz kolejne pytanie. Pan, jak rozumiem, nie miał do tej pory dostępu do tego filmu z monitoringu. Mam dostęp do tego filmu od lipca, dlatego dążyłem do tego, by po tym, gdy policja i prokuratura odmówiły mi dostępu do monitoringu, jedyną drogą, bym ja mógł zobaczyć te nagrania, było doprowadzenie do tego, że staną mi postawione zarzuty. Dlatego niezwłocznie po tych zdarzeniach złożyłem wniosek, zrezygnowałem z immunitetu. To była najszybsza droga. Okazało się, że procedury sejmowe są w tym zakresie absurdalne i krótko mówiąc, sam sposób procedowania nad tym wnioskiem był niemrawy, to po pierwsze. Po drugie, gdy już zrezygnowałem z immunitetu, to prokuratura nadal nic jej nie działo. Dlatego opisałem pisma monitorujące do pana prokuratora generalnego Seremeta, by objął tą sprawę swoim szczególnym nadzorem i by weryfikował, dlaczego tak opieszały są w tym wypadku, opieszali podlegli mu funkcjonariusze publiczni, jakimi są prokuratorzy. Pierwszy akt oskarżenia rozsypał się w samej prokuraturze, został cofnięty, był później drugi formułowany. W lipcu zostały postawione mi zarzuty. Dość absurdalne. Najpierw mówiono o bójce, bitwie, pobiciu. Później zarzucono mi naruszenie nietykalności funkcjonariusza, polegające na tym, że machałem rękami w okolicach jego głowy, przez co on poczuł się zagrożony i użył środku przymusu bezpośredniego w postaci gazu pieprzowego. I że później rzekomo leżąc, państwo widzieliście te zdarzenia, miałem kopnąć policjantkę. Proszę zobaczyć, to widać doskonale na tym filmie. Ja zaczynam machać nogami po tym, gdy dostaję pięścią w twarz. Więc akt jest publicznie dostępny, wniosek o uchylenie mi immunitetu, a akt oskarżenia, zarzuty, po prostu muszą powtarzać, bo w takim zakresie został do tej konkretnej sprawy uchylony, zrezygnowałem z immunitetu, więc w tym konkretnym zakresie powtarzają się, ta sama historia powtarza się w akcie oskarżenia, która jest w wniosku o uchylenie immunitetu, bo wniosek o uchylenie immunitetu sporządza się po zebraniu akt sprawy, po zebraniu materiału dowodowego, także tak wygląda historia. To jeszcze tylko zapytam, bo to szczęśliwy zbieg okoliczności dla pana, że ten film ujrzał światło dzienne na ostatniej kampanii Innej Prostej. Czy to pan dostarczył ten film dziennikarzom? Równie dobrze może pani powiedzieć, że to szczęśliwy zbieg okoliczności, że zostałem rok temu pobity, bo radykalnie podniosło mi to rozpoznawalność wśród Polaków, a teraz mi się poprawi dobre pozycjonowanie, bo widać, że nie ja biłem, tylko ja byłem bity. To jest równie absurdalne jak te tłumaczenia rządu podczas afery Wprost, że nieważne jest, co jest na taśmach, ważne jest, kto i dlaczego je ujawnił. Do teraz nie wiemy, kto i dlaczego ujawnił taśmy Wprost i pewnie się tego nigdy nie dowiemy. Wiedzieliśmy, mogliśmy ocenić jako opinia publiczna, co na nich było.
Radio RMF, Tomasz Skory po tej stronie. Panie pośle, chciałbym ustalić jakieś takie elementarne fakty, bo sporo tutaj może o tym, co działo się po całym zajściu. Natomiast ja chciałbym zapytać, proszę o krótkie odpowiedzi. Z czyjej inicjatywy doszło do pańskiego, nazwijmy to, kontaktu z funkcjonariuszami? Nie rozumiem pytania. Kto się do kogo zwrócił? Ale o którym fragmencie pan mówi? Na początku. Pan sobie śpi przy krawędzniku. Nie, to powtarza pan nieprawdę. Ja w tym momencie czekałem na... Pozostaje pan w bezczynności, a potem nagle jest siedzę pan i czekam, siedzę i czekam na... Z czyjej inicjatywy doszło do tego kontaktu? Zostałem potraktowany gazem przez funkcjonariusza polskiej policji. Ale nie policji. Wtedy, kiedy pan siedział. Panie pośle, pytam, z czyjej inicjatywy doszło do pańskiego kontaktu z funkcjonariuszami? Czy to oni pana zaczepili, czy to pan się zwrócił do nich? Oni mnie zaczepili, ja podszedłem do mojego kolegi i próbowałem zabrać mojego kolegi. Oni pana zaczepili? Kiedy pan kłócał przy krawędzi? Ja chciałem zabrać mojego kolegę, który dostał gazem. Jakie miał pan rozeznanie w sprawie swojego kolegi, skoro był pan ładnych parę metrów dalej i był pan pijany? Dlaczego pan przystąpił do tej interwencji? Ja widziałem, w jakim stanie jest mój kolega i od jakiegoś czasu próbowałem zabrać go do domu. To nie jest sytuacja nieznana Polakom, że się zabiera kolegę do domu i tak to wyglądało. Próbowałem zabrać go do domu, podczas gdy opisuje pan sytuację, w której pan my sobie czekaliśmy, po prostu panie redaktorze, my czekaliśmy na samochód. Dobrze, czy w pierwszym kontakcie z policjantami dotknął pan któregokolwiek z nich? W sytuacji, gdy policjant, tam jest scena, na której policjant popycha mnie na maskę samochodu. Od tego takiego kontaktu fizycznego się zaczyna. A gdybyśmy mogli powtórzyć ten film. Panie redaktorze, pan sobie to spokojnie odtworzy. Minuta 30 do minuty 50. Pan sobie widać wyraźnie, że pan odtworzyć. Podchodzi do policjantów, coś do nich, jak sądzę, mówi. A oni się przed panem cofają, bo pan macha rękami co najmniej, o ile któregoś z nich pan nie dotyka. Dlatego pytam. Panie redaktorze, na takim poziomie szczegóły, to będziemy dyskutować na ten temat w sądzie, bo ta sprawa, mam nadzieję, wreszcie ruszy w sądzie. Ja czekam, aż sąd zacznie się nią zajmować. Na razie nie ma jeszcze terminu. Kiedy przedstawił się pan jako poseł policjant? Od samego początku. Znaczy w momencie, w którym policjant powiedział mi, że skończę jako kolega. Mam powiedzieć, pewnie to byłby dla was tłumaczony, w jaki sposób policjant mi mówi, co mi się wydarzy, to ja wtedy powiedziałem, że on jest funkcjonariuszem publicznym, ja jestem funkcjonariuszem publicznym, a on jakim funkcjonariuszem do mnie mówi, jestem posłem, to ja ci dam posła. I to już można powiedzieć, i przyspieszenie zdarzeń. A jakich słów pan z kolei używał wobec funkcjonariuszy? Czy zdarzyły się tam te słowa, o których wszyscy wiemy, że są powszechnie uznawane za obelżywe? Panie redaktorze, czegokolwiek bym w tym momencie nie powiedział, pan mi nie musi wierzyć, ponieważ ten film nie ma fonii. Chciałbym zapytać. Pytam pana, jakich słów pan używał? To proste. Ja pytam, pan odpowiada. Panie redaktorze, mówię, nie będę przytaczał żadnych swoich wypowiedzi, nie będę sędzią we własnej sprawie, nie mam innych dowodów niż ten nagrany w tym momencie. Czy powiedziałby pan, że stawiał pan opór funkcjonariuszom? W jakim momencie? W sytuacji, gdy mnie bili, kopali leżącego? W sytuacji, gdy używali w stosunku do mnie pałek, gdy uderzali we mnie pięściami? Tak, stawiałem opór, zasłaniałem twarz. Zasłaniałem wrażliwe części ciała w sytuacji, w której w żadnym momencie nikogo nie uderzyłem, to doskonale widać. Nikogo nie szarpałem, nikomu nie spadła czapka, nie był podarty mundur, to wszystko było nieprawdy. Czyli zarzut o naruszenie nietykalności zdaniem pana jest chybiony. Wszystkie zarzuty są chybione. No nie, w sprawie znieważenia pan nie był łaskaw zacytować. Ale panie redaktorze, mówimy na temat faktów, które w chwili obecnej zostały zaprezentowane. Wszystkie zarzuty były chybione i ja przed sądem dowiodę swojej niewinności. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan Łukasik, TVN24. Pan wspomniał, że zna to nagranie od lipca. Czy to jest całość tego nagrania? Czy są, bo tam wiemy, że było kilka, jeśli nie kilkanaście kamer różnych. Jest kilkanaście godzin nagrania. Nagranie jest ponad godzinę przed, trochę po. W różnych kamerach różnie to wygląda. Niemniej jednak wszystkie fakty, które dotyczą aktu oskarżenia i wniosku o uchylenie immunitetu, to jest ten czas, który tutaj został zaprezentowany w pełni od początku do końca, jest ciągłość akcji. Niektóre fragmenty są pokazane z kilku kamer. Jak to wygląda w tych innych kamerach? Ale mówię, że wszystkie kamery, które obejmowały zdarzenie i wszystkie materiały, które dotyczą tego zdarzenia, znalazły się w tym, co zostało upublicznione przez Super Express i Fakt. Czyli z tych innych kamer są albo zdjęcia, gdzie nic się nie dzieje, albo... Albo czas przed i czas po. To samo zdarzenie trwało bardzo krótko. To było kilka minut dosłownie. I co w tej chwili dzieje się w sprawie? Był pan przesłuchany?
Ja od lipca czekam na jakiekolwiek działania ze strony sądu. I od roku domagam się, żeby polski wymiar niesprawiedliwości zaczął wreszcie działać, a jednocześnie domagam się i ponownie domagam się, by ci, którzy tolerują tego rodzaju działania, odpowiedzieli politycznie i wytłumaczyli się przez polską opinią publiczną. Pani premier Kopacz, czy tak w kraju, w którym pani rządzi, rządził pan premier Donald Tusk, powinny funkcjonować służby policyjne, jakiekolwiek służby? Czy w taki sposób może być potraktowany jakikolwiek Polak? Czy wy to akceptujecie, pochwalacie? Czy w sytuacji, w której bity jest nie tylko obywatel, ale parlamentarzysta, to jest dla was okej? Wydali 16 milionów złotych na promocję Polski za granicą, na spot. Kilkanaście milionów na nakręcenie tego spotu. Jaka jest promocja Polski za granicą w sytuacji, w której dzieją się rzeczy w stosunku do obywateli, takie, które raczej nam się kojarzą z Rosją czy Białorusią, a nie z Polską? Miał pan wgląd w akta sprawy jeszcze inne niż to nagranie? Mam pełny wgląd w pełne akta sprawy. Ja, mój adwokat, policja, prokuratura ma pełen pakiet, mają pełne materiały, także jestem absolutnie zdziwiony. W sumie powiem, przesadnie, nie jestem zdziwiony, jak działa prokuratura, bo to jest instytucja formalnie niezależna, de facto dyspozycyjna względem rządzących, a policja to ręka rękę myje. Gdybyście państwo zobaczyli ten film, to nagranie, dzień po zdarzeniach, byłby kryzys polityczny, byłby kryzys rządowy, miałby problemy co najmniej minister Sienkiewicz, z całą pewnością władze policji miałyby bardzo poważne problemy, bo takie rzeczy po prostu nie może być w żadnym praworządnym kraju, że kogokolwiek, kto się zachowuje w taki sposób, jak ja się zachowywałem, w taki sposób się traktuje. I jak rozumiem, te wersje policjantów, świadków różnią się od... Są równie zbieżne z tym, co jest na nagraniach, jak świadek państwa stacji i jego opowieść zderzona z tym, co na załączonym materiale państwo mieliście okazję zobaczyć. Ktoś bardzo poważnie waszą telewizję oszukał i ja liczę, że w ramach filozofii cała prawda, całą dobę, tyle samo czasu na mówienie prawdy o tej historii poświęcicie, co mówiliście na temat tego, jakim to jestem Hulkiem, bandytą i Supermanem, który nocą po Warszawie rozbija bataliony policji. Mówi pan o świadków. Świadku, ale później te wypowiedzi były jako fakty przytaczane, cytowane, powtarzane przez kolejne media. No ma pan okazję dzisiaj. Wiem, ale powiem panu coś, panie redaktorze. Bardzo wielu Polaków nie ma tej okazji. Jest tylko pierwsza część. Zniszczenie człowieka nie ma szansy i nie jeden Polak nie miał szansy po czymś takim wstać. I powiem tak. Najtrudniejszy po tym wszystkim dzień, to nie był ten dzień bezpośrednio po. Ja zrobiłem fatalną konferencję prasową. Konferencję, którą... Wszyscy moi koledzy doradzający mi w kwestiach wizerunku mówili, nie rób tego, nie pokazuj się, zniknij. A ja tak się czułem po tym, co mi się przydarzyło, byłem w takim szoku, że popełniłem pod względem medialnym swój największy życiowy błąd, przychodząc tutaj do państwa, bo chciałem, żebyście państwo zobaczyli, jak wygląda człowiek po interwencji polskiej policji i jak wygląda po prostu polski obywatel po tego rodzaju zderzeniu ze stróżami prawa. I w trakcie tego roku najtrudniejszy moment dla mnie to był moment, gdy moja córka Hania jest w drugiej klasie, przyszła i się zapytała, mamo, czy tata pójdzie do więzienia, bo Marysia mi tak powiedziała. I to było dlatego, że ta historia tego świadka była powtórzona we wszystkich mediach i stała się opinią obiegową. Teraz kandydując na prezydenta Warszawy, rozdając gazety warszawiaką, mając z nimi kontakt, to są niektórzy, którzy mówią, a ten pijak. To i bandyta, który pobił policjantów. Pierwsze to zniosę. Nie byłem abstynentem, ale no, reszta bandyta, który pobił policjantów, to jest coś, co mnie boli, bo ja szanuję państwo polskie, szanuję jego funkcjonariuszy, tych, którzy szanują prawo i tych, którzy zachowują się jak stróże prawa, a nie jak bandyci. Panie pośle, akurat w TVN24 był pan też wielokrotnie i wielokrotnie swoją wersję tą przedstawiał, więc to nie jest tak, że jest jeden świadek, a pan zupełnie pozbawiony takiej możliwości. Jest wręcz odwrotnie pewnie. Pan sobie, panie redaktorze, zdaje sprawę, jaka wersja jest i obowiązuje w polskich domach. Znikomy jest procenty, którzy mi wierzyli. Mam pytanie, czy
świadek inny, pański kolega na przykład, czy on potwierdza tą pańską wersję, czy ktoś inny może, który nie jest ani policjantem, ani pańskim kolegą, potwierdza pana wersję? Mam na myśli no, te zachowanie. Te detale, te szczegóły będą przedmiotem postępowania sądowego, w którym państwo z całą pewnością będziecie uczestniczyli. Panie pośle, chciałem zapytać jeszcze, czy teraz w tej sytuacji pan będzie w jakiś sposób chciał wyciągnąć konsekwencje od osób, które w tej sytuacji uczestniczyły, czy oprócz sprawy w pana sytuacji, w pana zajściu, będzie inna sprawa sądowa? O tym decyduje mój adwokat. Pod względem faktów od strony procesowej nic się nie zmieniło. Zmieniła się świadomość polskiej opinii publicznej, co tam się działo, a od strony procesowej nic się nie zmieniło. Ja w tym zakresie będę w pełni przestrzegał tego, co rekomenduje mi pan mecenas Wąsowski, wybitny adwokat, który zajmuje się tą sprawą. I on rekomendowałby najpierw zamknąć sprawę, która toczy się względem mnie, żeby nie być w dwóch rolach procesowych. Ja to od początku mówiłem i z całą pewnością powiem tak, dwa dni po tych zdarzeniach były gotowe akty oskarżenia, powiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez tych funkcjonariuszy. Nie znaliśmy ich z imienia i nazwiska. Dwie z tych osób znamy z imienia i nazwiska dzięki tym, że są w aktach sprawy. Trzecia osoba, ten pan, który właśnie podejrzewamy, że był świadkiem, który nadał narrację tej historii, to jest człowiek, który później, gdy leżałem już w samochodzie, po prostu oblał mnie gazem pieprzowym i zamknął szyby do tej więźniarki. I później się dowiedziałem na obdukcji, że to jest praktyka bardzo często stosowana i zabawa, której dopuszczają się funkcjonariusze z ulicy Wilczej i oni sami to nazywają podobno gaz komorą, tak mi powiedział lekarz, który robił mi obdukcję. Czyli będzie pan domagał się tak, konsekwencji? Tak, będę się domagał konsekwencji, to jest oczywiste. I to nie jest kwestia moich osobistego oglądu tej sprawy. Ja wiem, że funkcjonariusz policji może pod wpływem emocji popełnić błąd. Niemniej jednak to jest kwestia tych wszystkich innych osób, które są tak traktowane, a które nie mają możliwości dochodzenia sprawiedliwości, bo nie ma nawet monitoringu. Bardzo często monitoring ginie, nie ma żadnych nagrań, jest tylko słowo obywatela kontra słowo funkcjonariusza. W takim przypadku 95% spraw przegrywają Polacy, wygrywają funkcjonariusze policji. Dziękuję bardzo.